Witam, Jerzy Gębicki, firma Rolmech. Chciałbym zaprezentować bardzo wydajną maszynę do zbioru słomy, siana i sianokiszonki, jaką jest prasowijarka Fusion Vario firmy Mackay. Prasowijarka Fusion Vario jest maszyną złożoną z prasy zmiennokomorowej oraz zintegrowanej komory, w której znajduje się pierścień owijający. Prasowijarka może wykonywać bele ze słomy i siana o średnicy od 0,6 m do 1,68 m oraz sianokiszonki o średnicy 1,1 m do 1,45 m. W wyposażeniu standardowym znajduje się szeroki podbieracz. Jego wymiary to jest 2,1 m. Oczywiście z tym podbieraczem związany jest też walec zaciskający pokos, transportuje materiał do komory. Tuż za podbieraczem znajduje się rotor, którego duża średnica właśnie też pomaga, przyspiesza podawanie tego materiału do komory. W standardzie na wyposażeniu jest 15 noży zabezpieczonych hydraulicznie. Pod rotorem znajduje się opuszczana podłoga, która w przypadku zapchania po opuszczeniu z łatwością odblokuje maszynę. Komora może być wyposażona w 3 pasy lub 1 pas. Oczywiście te pasy są bezkońcowe, nie posiadają żadnych spinek. Także nie ma elementów takich, które mogą uszkodzić pas lub przerwać pracę. W trakcie napełniania komory wskaźnik pokazuje ilość spresowanego materiału. Za komorą znajduje się opatentowany stół, który tworzy cały system przenoszenia beli. Całość jest wkomponowana w pionowy pierścień, na którym osadzone są oczywiście podajniki folii. System sterowania maszyny jest za pomocą terminala z dużym graficznym wyświetlaczem i wbudowaną kamerą. Wszystkie ustawienia beli, parametry, rdzeń, średnice są z kabiny ciągnika za pomocą właśnie tego sterownika. Za prasowiarką znajduje się stawiacz bel, którego praca nie uszkadza owiniętej folii na beli. Całość daje automatyczną obsługę maszyny w sposób bardzo ergonomiczny. Ciekawym rozwiązaniem jest opatentowany system podawania siatki z naciągiem Vario, zmieniającym prędkość podawania siatki do średnicy rozwijanej siatki. Maszyna wyposażona jest w standardzie w automatyczne smarowanie łańcuchów, w automatyczne smarowanie łożysk. Napędy walców są... Napęd przenoszony jest za pomocą bardzo wytrzymałego łańcucha. Przekładnie zabezpieczone są przez sprzęgło krzywkowe, a podbieracz zabezpieczony jest przez sprzęgło ślizgowe. Praca taką maszyną daje dużo satysfakcji rolnikom, których opinia jest ugruntowana przez doświadczenie, jakie zdobywają w trakcie pracy maszyny. Według ich opinii są w stanie szybko i efektywnie zebrać paszę dla zwierząt lub słomę niezbędną w produkcji roślinnej. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.